Ósme koncerty muzyki organowej i kameralnej organizowane przez parafię ewangelicką zostały zainaugurowane. W niedzielę 21 lipca przed publicznością zaprezentowali się Anna i Arkadiusz Szafrańcowie, którzy z największej na świecie harfy potrafili wyczarować subtelne dźwięki. Oprócz nich publiczność usłyszała krakowski kwartet smyczkowy. Muzycy z tej grupy również przygotowali dla publiczności ciekawy repertuar. Dzisiaj prezentowaliśmy wraz z kwartetem smyczkowym Filharmoników Krakowskich dla publiczności w Jastrzębiu Zdroju kwartet smyczkowy Filipa Glasa. To taka podwójna sprawa. Po pierwsze chcieliśmy troszkę sobie zażartować z naszymi przyjaciółmi z Glas Duo, bo zbieżność nazwy Glas Duo i Filip Glas, więc pomyśleliśmy, że jeżeli nas zapraszają do wspólnego grania, to koniecznie chcemy zaprezentować właśnie ten kwartet, a jest to bardzo ciekawa muzyka, pewnie w większości osób znana w brzmieniu jako muzyka filmowa, bo Filip Glas napisał m.in. muzykę do filmu Godziny, Truman Show i to brzmienie, myślę, jest znajome, a jest to bardzo ciekawa, specyficzna muzyka tak zwanego nurtu minimalistycznego, to znaczy opierająca się na bardzo prostych sekwencjach, które się powolutku, stopniowo rozwijają, w ten sposób budując napięcie. I przyznam, że bardzo chyba się to spodobało, sądząc z reakcji publiczności. A jest to muzyka specyficzna i trzeba troszkę takie się nastawić właśnie na coś takiego, co jest bardziej medytacyjnego, takiego trochę hipnotycznego, powtarzającego. Chyba jednak największy aplauz i zachwyt publiczności wzbudził wspólny występ Glas Duo i kwartetu, którzy wykonali utwory muzyki klasycznej, ale również Stinga. Jak widać, koncert cieszył się dużą popularnością i zgromadził niemałą grupę melomanów. Przed nimi jeszcze dwa spotkania z muzyką klasyczną i kameralną.